Halo, 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 dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Dzień dobry, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo nastąpiły małe problemy techniczne, prawdę mówiąc, przed chwilą i nie mogłem połączyć ani głosu, ani obrazu, ale już mimo tego, że 2 minutki po czasie udało się połączyć, witam Was serdecznie na webinarze Szermi po przerwie. Tym razem o social sellingu i rzeczach, które musicie wiedzieć, zanim zaczniecie sprzedaż w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeśli chodzi o B2B. Słuchajcie, przygotowałem dla Was małą ankietę, którą znajdziecie w zakładce Ankiety, więc tam możecie sobie wejść i odpowiedzieć na pytanie, czy w Twojej firmie prowadzony jest program social selling. Tak, nie, rozważamy wprowadzenie takiego programu. Albo nie rozważać, ale tutaj po prostu jesteście, żeby posłuchać ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że nie zawiodę. Dajmy sobie jeszcze tak naprawdę 2 minutki dla spóźnialskich, którzy mogą się zaraz zalogować i będziemy zaczynać, a wy póki co pędźcie do ankiety. Możecie też napisać, czego chcielibyście się najbardziej dzisiaj dowiedzieć z webinaru, który dla was poprowadzę. Czego tak naprawdę Wam trzeba, jeśli chodzi o social selling i wiedzę, która social sellingu dotyczy. Czyli takie 2 małe zadania przed tym, zanim zaczniemy. Po pierwsze, czego oczekujecie i jakiej wiedzy Wam trzeba, żeby ten program social selling na przykład zacząć wdrażać albo ulepszyć. A drugie zadanko to jest ankieta i widzę, że już 12 głosów oddano. Na to pytanie, więc drugie zadanko to jest ankieta, którą też możecie wypełnić, a my damy sobie jeszcze 2-3 minutki dla spóźnialskich. I bardzo się cieszę, że mnie widać, że mnie słychać. Widzę trochę znajomych twarzy oraz imion i nazwisk. To bardzo, bardzo fajnie. Miło Was widzieć. No, mówiłem, że będą nowe osoby się pojawiać, jeśli chodzi o teraz spóźnialskich. Gdyż zobaczcie, już 30 osób, było 28, czyli 2 osoby jeszcze przyszły lekko spóźnione. Dajmy sobie jeszcze tą minutkę na to, żeby te spóźnialscy do nas przyszli, zanim zaczniemy nasz webinar. Dzisiaj nie mam bluzy Szermi, bo jest za gorąco, ale mam t-shirt. Mam nadzieję, że to zadowala, bo na każdym webinarze pytacie się, gdzie jest bluza, gdzie jest bluza. Natomiast już trochę za gorąco na tę bluzę się porobiło, bo ona jest super ciepła, więc żeby tam, wiecie, się nie wyparować w czasie webinaru, nie odparować całej wody, którą posiadam jeszcze w organizmie, to jednak ten kusy t-shircik, że tak powiem, bardzo, bardzo sportowy, bardzo obciskający i podkreślający. Tak, kształty i krągłości. Bo po pandemii to bardziej kształty i krągłości. Więc cieszę się, że jesteście. Tutaj już widzę, że zadajecie pytania w zakładce pytania. To jest bardzo fajne. Zaraz o tym powiem w czasie informacji organizacyjnych. Czy od podstaw jest social selling i jak go wprowadzić w firmie, czym od podstaw pewnie chodziło o to. Więc tak o tym będzie mówione. No więc dobrze, już nie czekajmy, już te 5 minut minęło. Ja tylko popiję, uwaga, kawę, tego magicznego napoju z kubalonka mojego. I to tak jak będę się popijał pewnie, to będę zadawał Wam pytania, bo ja też lubię bardziej interaktywne spotkania. Jeśli chodzi o spotkania webinarowe. Bardzo fajnie, że jesteście. 33 osoby na naszym webinarze po przerwie. Ja się nazywam Grzegorz Mięcznikowski. Jest mi Was bardzo miło powitać na kolejnym po przerwie webinarze Szermi i jednym z 4 ostatnich, które dla Was poprowadzę. A potem będzie prowadził kto inny. Więc tutaj mogą być buł na przykład reakcja, bo Boże, Grzegorz, będziemy za tobą tęsknić. Natomiast widzimy się jeszcze
w ten czwartek, a potem w kolejny wtorek i w kolejny piątek. Więc jeśli macie ochotę, wchodźcie na www.sherby.pl/webinary i tam możecie zapisywać się i dopisywać do kolejnych spotkań, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a będą zacne. Dzisiaj na webinarze opowiem Wam od tego, jak zacząć przygodę z social sellingiem i jakich zasobów potrzebujecie tak naprawdę w firmie, żeby efektywnie ten social selling na LinkedIn na przykład prowadzić. Bo także Wam powiem, jak ustalić proces sprzedażowy i jak możecie wspierać zespół sprzedaży, jeśli pracujecie w marketingu na przykład, w tym, żeby ten social selling był prowadzony nie tylko efektownie, ale przede wszystkim efektywnie, bo na efektywności nam jak najbardziej zależy i efektywność, liczenie tej efektywności to powinno jakby przyświecać każdej firmie tak naprawdę, mimo że wiemy jak jest. I czasem po prostu na pomiarę czasu nie ma, że tak powiem kolokwialnie, a ponieważ na pomiarę czasu nie ma, to nie ma też czasu na sprawdzenie, co działa, a co nie działa, więc jak wspierać, jak liczyć, żeby to było efektywne, Wam też opowiem. Poczekajcie, bo tutaj jeszcze zanim przejdziemy dalej, to ja widzę, że tutaj jest jakby komplement poszedł od Pawła Zina. Witajcie Panie Grzegorzu, bardzo mi się podobał Pański wywiad z Wojtkiem Herą. Gdzie mogę znaleźć nagranie? Nagranie, Panie Pawle, znajdzie Pan u Wojtka Hery na jego tablicy albo na jego Facebooku w zakładce wideo. I tam jak Pan znajdzie wideo i relacje live, tam będzie ten wywiad albo proszę napisać do mnie wiadomość na LinkedIn, wtedy postaram się podesłać, bo gdzieś takie linki zbieram pod ręką. A dziękuję, ktoś oglądał tę rozmowę, muszę powiedzieć Wojtkowi, że nadal mnie prześladuje co webinar. Więc kilka informacji organizacyjnych. Zaczynamy, powoli zaczynamy, tak już się zbliżamy do tego, żeby zacząć, żebym ja Wam tą wiedzę jakby tutaj pokazał, sprzedawał i opowiedział, co zrobić, żeby działało. Natomiast jeśli będziecie mieć pytania w czasie webinaru, to ja bym bardzo prosił, żebyście tak jak Sandra Wardecka zadali pytanie w zakładce pytania. Oczywiście jeśli to jest pytanie, które nie dotyczy bieżącej części, a na przykład jest bardzo ogólne. Jeśli zacznę się jąkać, bełkotać, wykonywać nieskoordynowane gesty przed kamerą, tudzież gubić wątek, seplenić, zawieszać się, bo jestem po drugiej dawce szczepionki, więc jest to bardzo możliwe, że jeszcze nie wszystko się zsynchronizowało i może być mała zawieszka, to piszcie mi na czacie od razu, bo jestem dla Was, a nie Wy dla mnie. Więc jakbyście pisali, będzie super dobrze. Do brzegu, please. Karolino, no jakby będzie do brzegu, mamy całą godzinę, żeby jakby sobie porozmawiać o social sellingu, więc też jakby bez przesady. To, co musicie wiedzieć, zanim zaczniecie jakby swoją przygodę z wprowadzaniem programu social selling do Waszych firm i ustawieniem procesów pracy działów sprzedaży pod tym kątem, to jest to, że LinkedIn staje się dla Was w tym najlepszym orężem. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że w tej chwili na LinkedIn zarejestrowanych jest prawie 740 milionów użytkowników globalnie, więc staje się to dla Was taka baza biznesowych kontaktów, którą możecie, z której możecie korzystać 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, totalnie za darmo i wyszukiwać sobie kontakty z całego świata, jeśli oczywiście robicie sprzedaż na przykład zagraniczną. W Polsce w tej chwili użytkowników zarejestrowanych jest 4,3 miliona i też ten przyrost użytkowników miesięczny jest coraz większy i LinkedIn jest najszybciej rozwijającą się siecią w ogóle społecznościową w tej chwili w Polsce, poza TikTokiem. Jeśli chodzi o sieć profesjonalistów, to na pewno jakby sieci zawodowe jakby najszybciej rozwijającymi się sieciami, dlatego że ten przyrost użytkowników miesięcznych wynosi w tej chwili 60 tysięcy użytkowników miesięcznie. Więc LinkedIn cały czas rośnie w siłę, ale to wcale nie znaczy, że tam nie ma dla Was miejsca. Bo jest tam dla Was miejsce, zważywszy na to, że w Polsce zarejestrowanych jest niecałe 95 tysięcy stron firmowych w tej chwili, z czego jedynie 7% przekracza 50 obserwujących. Zważywszy na to, że
z tych 4,3 miliona użytkowników LinkedIna w Polsce publikuje regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. A to też tak nie można za bardzo policzyć, czy raz w miesiącu, po prostu w ubiegłym miesiącu. Publikację jedną chociażby opublikowało tylko 2,1% użytkowników. To jakby sprawia, że ten LinkedIn jest dla Was idealnym miejscem i że tam jest jeszcze przestrzeń do tego, żebyście mogli robić social selling, budować marki osobiste, żebyście mogli prowadzić działania, które mają budować Wasz brand i wpływać na sprzedaż. Czekajcie, slajdy się zacięły. Ale czym tak naprawdę jest social selling? Bo my bardzo mocno mówimy o social sellingu, o employee advocacy, natomiast to też, żebyśmy sobie te pojęcia wymyślili na samym wstępie, żebyśmy czytali z jednej strony. To może Wy napiszcie mi na czacie, czym według Was jest social selling, jaka jest według Was definicja social sellingu. I to jest ten moment, kiedy możecie pisać, ja popiję kawki, a Karolina dopłynie do brzegu. To jest ten moment, kiedy możecie pisać. Nie widzę, żebyście pisali. Jeśli nie macie pojęcia, to też możecie napisać, że nie macie pojęcia, czym jest social selling i z czym go się je, albo jaka jest jego definicja i czym jest tak naprawdę dla Was. Rafał Stachlewski relacje pisze. No, coś dzwoni. To proces sprzedaży ludzie do ludzi z pomocą kanałów społecznościowych. Karolina Chojnacka. Budowanie relacji z obecnym i potencjalnym klientem. Sandra Wardecka. Nina Kogot. Dla mnie to budowanie wartościowej relacji z klientem poprzez dzielenie się wiedzą, pomoc i wsparcie. I wszyscy macie rację. Natomiast w tych wszystkich definicjach zabrakło czegoś jednego. Bo rzeczywiście social selling to jest budowanie relacji z obecnym i potencjalnym klientem w mediach społecznościowych. Natomiast w ramach wydzielonego firmie i powtarzalnego procesu sprzedażowego. Tutaj bardzo często zapomina się o tym, że ten proces sprzedażowy, bo social selling ma ten jakby człon selling. Więc ten social selling, on ma nie tylko bycie social, czyli bycie pomocnym, bycie właśnie always be helping, o czym pisałem na swoim blogu. Karolina Gruza pomaga sprzedawać usługi produkt poprzez autorytet osobisty. Tak, tam wchodzi też marka osobista do tego. Na przykład zapomina się często też o tym jakby członie selling, a w członie selling zapomina się o tym, że proces sprzedażowy jest procesem powtarzalnym. Jeśli proces sprzedażowy nie jest czymś powtarzalnym, to znaczy, że nie mówimy w ogóle o sprzedaży, tylko mówimy o złotych strzałach tak zwanych i nie mówimy o procesie sprzedażowym. Więc to jest ważne, że social selling, to tak jak mówicie, to jest rzeczywiście budowa relacji z potencjalnym obecnym klientem w mediach społecznościowych. I tutaj mamy różne taktyki, różne techniki, których możemy użyć, różne strategie, które możemy wdrożyć do tego, żeby sprzedawać, zarówno B2B czy B2C. Bo social selling nie ogranicza się tylko do B2B, żebyście też jakby mieli jasność, chociaż jakby wielu ekspertów mówi, że to jest tylko B2B, bo to jest pojęcie B2B. Nieprawda, social selling można też robić dla B2C, więc social selling, budowa relacji z potencjalnym obecnym klientem, ale w ramach wydzielonego, opisanego, powtarzalnego procesu sprzedażowego, który mamy w firmie. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo ten proces sprzedażowy, on musi być powtarzalny, żeby działał. Jeśli nie działa, to mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, te złote strzały, czyli tak naprawdę sprzedajemy i uda nam się sprzedać. Raz na 1000 razy na przykład uda nam się sprzedać, ale nie wiemy dlaczego. Czy trafiliśmy akurat do osoby, która miała konkretne potrzeby, czy dlatego, że nam się poszczęściło, czy może dlatego, że deszcz padał na dworze i wtedy takiej sprzedaży nie jesteśmy w stanie nawet policzyć do końca. Nie jesteśmy też w stanie dopracować naszych person sprzedażowych. Bo to też przy social sellingu jest bardzo ważne, czyli ustalenie jakby tej strategii, jakby tych wszystkich pomniejszych rzeczy, które na strategię naszą sprzedaży one się składają. I zanim jakby przejdziemy jeszcze już do takich konkretów, czyli do rzeczy, jakby 20 osób odpowiedziało na ankietę,
8 z Was rozważa wprowadzenie social sellingu, w sensie programu social sellingowego w firmie. W 9 firmach nie prowadzi się takiego w ogóle programu w ogóle i na razie się nie rozważa. Natomiast tylko u 4 osób program social selling działa, w sensie w firmie obecnie i jest prowadzony. To rzeczywiście gdzieś tam świadczy o tym, że my się z tym social sellingiem trochę macamy, w sensie jako marketerzy czy sprzedawcy, bo nie do końca wiemy, co to jest, czym to się je i jak wdrażać, żeby było skuteczne, bo niestety social selling wrósł też na takie słowo trochę buzzwordowe. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ewentualnie jak słyszycie, przerzucę się zaraz na słuchawki, żeby nie było. Ale sąsiad zaczął mi wręcz wiercić na górze w ścianę, chociaż skończyli remont. Więc też ten social selling jest nam potrzebny, dlatego że dzisiaj przed rozmową z przedstawicielem handlowym, na przykład nasz klient, to już biorę słuchawki i się przerzucam, najtrudniej namówić filmowych ekspertów do współpracy. Czekajcie, zrobiłem już, aha, dobrze. Dajcie mi chwilkę, żebyście też mieli, żeby nie było słychać. Halo, halo, czy teraz jest lepiej? Słychać mnie? Halo, halo? Super, to skoro mnie słychać. Ja wiem, że najtrudniej jest namówić filmowych ekspertów. Teraz już nie będzie też tego wiercenia. Wiecie, jak jest w czasie pandemii, nie? Każdy remontuje sobie mieszkanie nagle, mimo tego, że wszyscy nie mają home office. Natomiast ten social selling rzeczywiście w dzisiejszych czasach pomaga nam docierać do potencjalnych klientów, szczególnie, że proces sprzedażowy, on się bardzo, ale to bardzo zmienia. I na przykład dzisiaj przed rozmową z przedstawicielem handlowym potencjalny klient potrzebuje zetknąć się z treścią dostarczoną przez markę około 5 razy. Co to oznacza w praktyce i czym jest treść dostarczona przez markę? To może być artykuł ekspercki, to może być wpis na blogu, to może być post na LinkedInie albo na Facebooku, natomiast 5 razy gdzieś ta marka musi mu się przewinąć i 5 razy musi się z nią zapoznać, z tą treścią, którą my tworzymy, żeby w ogóle zacząć, żeby chcieć w ogóle rozmawiać ze sprzedawcą, czy nie wiem, z przedstawicielem firmy, czy nawet z obsługą klienta, czy nawet wysłać to zapytanie na czat pod tytułem cześć, co wy tak naprawdę sprzedajecie. Dodatkowo dzisiaj i w czasie tej ścieżki zakupowej, którą klient pokonuje i którą przechodzi, 67% jakby klientów podejmuje decyzję, zanim dojdzie do jej końca. I oni już wiedzą, czy oni chcą skorzystać z waszych usług, czy produktów, czy je kupić, czy zamówić do swojej firmy, z tym, że potrzebują tak zwanego pusha sprzedażowego. I social media, zwłaszcza LinkedIn, tym pushem sprzedażowym może być. Dlaczego? Ano dlatego, słuchajcie, że jakby no każdy potrzebuje jakiegoś takiego bodźca. My też dzisiaj podejmujemy decyzje bardzo emocjonalnie, też jakby wpływają na to różne czynniki. Nie wiem, czy znacie takiego amerykańskiego marketera, który nazywa się Jay Baer. On kilka lat temu napisał książkę pod tytułem Utility, How to Sell Smarter i on tam przekonuje, bo to jest rzeczywiście prawda. Jak wejdziecie sobie na strony firmowe wasze, na pewno tak macie tam napisane. Więc Jay Baer przekonuje, że dzisiaj nie wystarczy tylko pisać o tym na stronie firmowej, że jesteśmy liderem na rynku albo wiodącą marką w branży, albo że mamy elastyczne, skrojone na miarę potrzeb oferty, albo że oferujemy profesjonalne usługi. To tak jakby ktoś wchodził na stronę i szukał nieprofesjonalnych usług na przykład i wiadomo by było, że wow, trzeba to podkreślać, że nasza firma jest profesjonalna. Dzisiaj uwagę klienta wygrywają marki, które są jemu przydatne. Przydatne w codziennym pracy, w codziennym życiu, które dostarczają czegoś więcej. Czegoś więcej niż tak naprawdę właśnie tych takich marketingowych filerów i słów wydmuszek, bo wiadomo, że jest to po prostu ściema, na co klienci mają uczulenie. Także my bardziej wolimy już w dzisiejszych czasach kontaktować się, kurczę, z żywymi osobami,
Więc tam padło, że to jest sprzedaż człowiek H2H. Znaczy, nie lubię tego pojęcia human to human. Od paru lat próbuję jakieś ładniejsze określenie znaleźć na tego typu relacyjną sprzedaż. Bo to jest trochę powrót taki do przeszłości, nie? W sensie jakby, bo to jest sprzedaż oparta o relację, o zaufanie, ale rzeczywiście my dzisiaj uważamy, że ta komunikacja markowa, ona jest dosyć generyczna, ona jest, my nie ufamy markom, jest ten piękny obrazek sprzed paru lat, jak facet stoi na gzymsie budynku i chce skoczyć i przelatuje balon Nike'a z napisem Just Do It i podpis żadna marka nie jest twoim przyjacielem. I się trochę dzisiaj tak czujemy, że wszyscy chcą nam coś sprzedać, a jak mamy te relacje zbudowane, to wcale już tak się czuć nie będziemy. No i a propos tych relacji, jakby te statystyki też nie są bardzo optymistyczne z najnowszych wszystkich raportów, czy to z raportu Gartnera z końca 2020 roku, kiedy mieliśmy nadzieję, że pandemia już się kończy, ale dzisiaj 92% nabywców, potencjalnych nabywców nawet, usuwa mail lub wiadomości głosowe od osób, których nie zna. To samo tyczy się z odbieraniem telefonów. Teraz możecie się przyznać na przykład, ile z was odebrało ostatnio telefon od konsultanta i gadało z nim dłużej niż 15 sekund, na przykład, nie wiem, z telefonii komórkowej jakiejś, jak do was zadzwonili. Ile osób z was rozmawiało ostatnio z konsultantem dłużej niż 15 sekund? Sandro, a dlaczego rozmawiałaś dłużej niż 15 sekund? Bo to jest też zawsze ciekawe. Sandra pisze i wyjaśnia. Marlena też pisze, a Karolina Gruza dopisała, że oh my god, nie widzę tych tekstów o nas, wszyscy jesteśmy tacy profesjonalni, wszyscy. I dodatkowo wszyscy jesteśmy, mówię, liderami na rynku i tymi wiodącymi markami, jak widzę lider na rynku, albo wiodąca marka, to już wiem, że mam wyjść ze strony i nie korzystać z usług takiej firmy, niestety, ale to jest też takie jakieś moje zboczenie. Sandra, bo pani przedstawiła ciekawą ofertę zmiany konta bankowego, wyjaśniła warunki i klarownie ogarniała. Okej, ciekawość była. Ja rozmawiam, jeśli interesuje mnie temat usługa. No właśnie, jeśli interesuje mnie temat usługa, ale jeśli ktoś tak dzwoni od czapy tak naprawdę i oferuje coś tam, to my raczej nie jesteśmy tacy. To niech pani jeszcze laptopa weźmie, nie? Albo panele fotowoltaiczne dodamy do tego abonamentu. To my tak ładne trochę, nie? I zwykle, no jeśli dzwoni do mnie fotowoltaika, mieszkam w bloku, no to sorry, a dzwonią teraz do każdego niezależnie, gdzie mieszkasz, Karolino. Więc jak nawet by się, znaczy do mnie też dzwonią, żeby nie było i też mieszkam w bloku. Więc jest bardzo dużo takich, ale znaczy to rozmów przez telefon, bo czują, że im coś jest wciskane. Tak, w ogóle ten proces też teraz się, my żyjemy w czasach on demand i też zanim zaczniemy rozmawiać o tym social sellingu, musicie sobie uświadomić, że jakby to użytkownik dzisiaj podejmuje decyzję o tym, kiedy on chce się z wami skontaktować zwykle i kiedy potrzebuje danego produktu, usługi. My możemy go trochę podgrzewać do tego momentu, kiedy on sam się z nami skontaktuje. Natomiast niestety raport Gartnera pokazuje też, że sprzedawcy są włączani coraz później w proces sprzedażowy, w sensie w proces zakupowy klienta. Więc i oni będą włączani coraz później i coraz później. Dlatego sprzedawcy też muszą nabyć zupełnie nowych umiejętności, które są związane właśnie z social mediami, dlatego że praca handlowca się zmienia i to jest już nie tylko wysyłanie ofert, to jest nie tylko ofertowanie, ale to jest także wyszukiwanie kontaktów w sieci. Zobaczcie teraz, jak nam się zmieniło. W ogóle ile osób jest z działu sprzedaży, a ile jest z działu marketingu? Tam napiszcie sprzedaż, marketing tylko na czacie, to będę też wiedział o to, przepraszam, nie zapytałem wcześniej, a to jest też marketing, sales, dobrze, Paweł, sales. Widzę, że mamy trochę sprzedaż. No to
Sprzedawcy, a tu marketing może was rozumieć, bo ja wiem, że Sandra, ja pracuję jednocześnie w dwóch, no, zawsze też tak robiłem. Komunikacja B2B, marketing, spoko. Bo zobaczcie, nawet teraz, w momencie, kiedy jeszcze część firm pracuje, znaczy lwia część firm pracuje na home office'ach albo w modelach hybrydowych, to dotrzeć na przykład do kogoś z zimnym telefonem jest coraz trudniej. Więc nie można mieć pretensji do sprzedaży, że na przykład leady, które są generowane, nie wiem, na formularze cold callingowe, jakby one są kiepskiej jakości, no bo ktoś tam podaje na przykład telefon na biurko i jakby jak tam zadzwonić. Albo że na przykład ktoś nie odbiera maila służbowego, albo że no nie można podejść już do tej firmy na przykład nie i wyjąć tam z bagażnika po prostu teczki z ofertami i powiedzieć tam pani Jadziu, no niech mnie pani tam z dyrektorem tam wpuści, ja tylko pokażę, no on na pewno będzie chciał. No więc tak już się nie da i jakby ta praca handlowca ona się zmienia od wielu lat, natomiast ten cały proces ewolucji, ten cały proces zmiany, na czym polegają obowiązki współczesnego handlowca, pandemia po prostu przyspieszyła i to wystrzeliło w kosmos. Jeszcze pamiętam, 2 lata temu mówiło się, że 1 milion sprzedawców w samych Stanach Zjednoczonych straci pracę. Dzisiaj mówi się już o 3 milionach do końca 2023 roku. Dlaczego? Dlatego, że ten proces sprzedażowy i to włączanie handlowca na późniejszym etapie, na coraz późniejszym etapie jakby procesu zakupowego sprawia, że jakby pole należy do marketingu teraz też i do generowania tych leadów, albo do CS-u, czyli do obsługi klienta, czy do osób, które odpisują po prostu na zapytania. I żeby jakby trochę przetrwać, to ten handlowiec też musi nabrać skilli trochę związanych z marketingiem, bo dzisiaj też wygrają te firmy, które potrafią łączyć ze sobą sprzedaż i marketing, a na tym też trochę polega właśnie social selling. Bo social selling to też, żebyście mieli pewność, to nie jest nic nowego. To znaczy jest coś nowego, no bo nadal to są media społecznościowe, które są nowe, rozwijające się i nadal to są social media. Natomiast to jest też ta sprzedaż taka bardzo relacyjna, którą my uprawialiśmy i wy uprawialiście jeszcze przed tą erą, kiedy trzeba było wykonywać nie wiadomo ile cold calli i tak dalej, i tak dalej. Zanim zaczniecie program social sellingowy wdrażać u siebie w firmie, powinniście zrobić porządny research. To znaczy zacząć od tego przede wszystkim, kto na rynku i kto z waszej branży ten social selling robi. Poznać możliwości sprzedażowe waszej branży i sprawdzić, czy w ogóle w social media jest wasza grupa docelowa. Bo jak się okazuje, nie jest to zawsze takie jednoznaczne i nie wszystkie grupy docelowe na przykład bardzo aktywnie korzystają z mediów społecznościowych albo nie do każdej grupy docelowej da się tak łatwo przez te media społecznościowe dotrzeć. Takim przykładem są na przykład lekarze. Są też grupy, które dopiero wchodzą do social mediów, różnego typu, nie wiem, monterzy, nie monterzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, mechanicy samochodowi, dealerzy samochodowi. Ale są też grupy, które już w tych mediach społecznościowych są na przykład na LinkedIn i trzeba sobie ten research porządnie zrobić, w sensie o czym oni piszą na swoich profilach, czym się interesują. Czy są tam, jak do nich dotrzeć, czy możemy, jakby, jakie mają tam możliwości sprzedażowe i na jakich stanowiskach pracują, czy są decydentami, czy będą na przykład naszą inną personą, ale to zbieranie informacji, czyli opracowywanie jakby sobie takiego krajobrazu, rozmalowanie sobie takiego krajobrazu pod ten social selling, to jest zawsze dobry pomysł i dobrze jest też wiedzieć, jak ten proces sprzedażowy się zmienia, jakie są trendy i czego użytkownicy w Polsce czy w Europie, jakby jak oni się zachowują tak naprawdę teraz. Bo jeśli będziemy przerzucać stare techniki sprzedażowe, czyli ten cold calling i cold mailing na przykład na social selling, to nam wyjdzie coś, taki potworek, który nazywamy social spammingiem, a nie social sellingiem. Więc pierwszy krok to research. Drugi krok to jest opracowanie strategii. Możecie się przyznać albo nie przyznawać, czy opracowywaliście w ogóle, czy macie w ogóle strategię sprzedaży albo strategię marketingową u was w firmie i czy ona zakłada procesy sprzedażowe. Bo czasem jest tak, że te strategie, albo bardzo często nawet jest tak, jak spotykam się z firmami, że te strategie one obejmują grupę docelową, ale na przykład nie obejmują podziału zespołu, nie obejmują tego, jak mam wykonywać, tam nie ma, nie wiem, playbooka żadnego dla zespołów sprzedażowych, ani dla zespołu marketingu. Nie ma tych procesów, które na przykład zakładają, że ta sprzedaż będzie powtarzalna i efektywna. Sandra pisze, odpowiada na pytanie, to jest ten moment, kiedy mogę popić
kawę nie mamy, Agata Kozak. Strategia sprzedaży jest, ale social mediami zajmuję się tylko ja, bo firma uważa, że jest to zbędne dla firmy. No i właśnie, i to jest ten pierwszy krok, czyli ten research, kiedy idziemy do pana prezesa, walimy taki dokument w PDF-ie na przykład na, wiecie, tak, są ważne. Nie piszesz za dużo, Sandro. Ja się bardzo cieszę, że jakby są. Ja jestem Karolina Gruza, jestem serio. Znaczy firma jest mała i zatrudnia marketera, to jest krok milowy dla marki. No i teraz zasadniczo polecam wam też, u nas znajdziecie na blogu webinar Szymona Negacza. Kogo zatrudnić pierwszego? Sprzedawcę czy marketera? Jeśli firma się dopiero rozwija. Polecam wam, naprawdę. To jest bardzo, bardzo ciekawy webinar. Więc możecie wejść sobie na www.szerbi.pl blog i tam ten webinar znajdziecie. I to właśnie a propos tego, jak właśnie budować tę strategię między innymi i czy sprzedawca, czy marketer. Co jest ważniejsze na początku rozwoju firmy? Karolino, polecam. Więc skoro nie ma strategii, no to też nie ma liczenia, to też nie ma planów, to też nie ma celów, to też nie ma... grupy docelowej pomiaru, czasem firmy jakby tworzą takie dokumenty, które no są, no one po prostu są, ale one nic nie dają, ale żeby, albo są jakby planami bardzo krótkoterminowymi, pomijającymi na przykład, nie wiem, różne kanały dystrybucji treści, czy kanały sprzedaży, które możemy pozyskać i ewentualne korzyści z nich, dlatego że wiecie, to jest takie stare podejście, jak coś działa, to po co psuć? Skoro sprzedajemy jeszcze na telefonach i sprzedajemy jeszcze na mailach, bo jeszcze się nam udaje, to po co psuć? I ja wam powiem tutaj, bo niestety pandemia znowu, ten proces digitalizacji też zmieniła. I bardzo wiele firm, mam nadzieję, że nie wasze, jakby nie tylko potraciły klientów, ale także były zmuszone do szukania nowych kanałów jakby sprzedaży, czyli nowych kanałów pozyskiwania klienta, którymi na przykład są media społecznościowe. I nagle okazuje się, że bez tych kompetencji cyfrowych, jakieś tam, wiecie, mamy marketera, ale który robi tylko ulotki i nie wysłaliśmy go na szkolenie social mediów, no bo to było do tej pory niepotrzebne. Nie zatrudnimy teraz nikogo nowego, no bo nas jakby nie stać. No to teraz co robimy, no. I to jest martwe koło. Więc jakby strategia, ona powinna zakładać różne rzeczy, łącznie z tym, że przewidywać na przykład, co się może stać, jak nam się nóżka powinie, no ale to tak już na marginesie. Natomiast jeśli chcecie zbudować strategię, to ona przede wszystkim powinna odpowiadać na 6 takich podstawowych, filozoficznych pytań. Jeśli chodzi o social media też. Więc na przykład pierwsze pytanie to jest takie naprawdę filozoficzne. Dlaczego? Ale start with why. Czyli dlaczego na przykład nie tylko wy chcecie być w tych social mediach, dlaczego wy chcecie robić ten social selling, ale przede wszystkim, no bo to jest jasne, no bo hajs musi się zgadzać na koniec dnia, albo fame musi się zgadzać na koniec dnia. Natomiast prawda jest taka, że tutaj w tym pytaniu powinniśmy odpowiedzieć sobie, dlaczego taki Kowalski, który jest w grupie naszej docelowej, dlaczego on miałby się zainteresować tym, że my zaistnieliśmy i jesteśmy w przestrzeni social media? Jaki jest big picture na naszą komunikację? Jaki jest big picture w ogóle na sprzedaż w tych mediach społecznościowych? Kto i co? I to są też pytania dwojakie. Czyli jakby z jednej strony do kogo chcemy dotrzeć, czyli jak wygląda nasza grupa docelowa. Najlepiej jest opracować tutaj persony sprzedażowe, tak zwane marketing personas albo buyers personas, nieważne jak to nazwiemy, mimo tego, że część marketerów mówi, że to jest niepotrzebne, bo persony są nieskuteczne, to uwierzcie mi, w B2B nadal są skuteczne. Jakby nie wyobrażam sobie pracy bez person. Bez person, które są oparte oczywiście na danych, a nienawidzi mi się z głowy. I tworzenia kontentu na przykład dla tych person, jeśli wiemy, kto dokładnie jest w naszej grupie docelowej. Natomiast tutaj też dobrze jest rozpisać, kto i co robi po stronie naszej firmy, czyli kto zajmuje się, nie wiem, przygotowaniem treści, egzekucją, kto bierze udział w takim programie. Kiedy? To jest harmonogram też działań, bo jeśli bez harmonogramu działań, czyli bez rozpisania sobie na przykład takiego programu social sellingowego na kilka etapów, pod tytułem tydzień pierwszy robimy sobie kick-off, czyli spotykamy się, ustalamy zasady. Tydzień drugi szkolimy pracowników, albo nie wiem, poprawiamy im profile. Tydzień czwarty spodziewamy się pierwszych efektów, czy tam tydzień szósty na przykład.
Tydzień ósmy spotykamy się z tym sprzedaży i robimy, nie wiem, iterację czy optymalizację tego, co się udało zrobić. Rozmawiamy o problemach, kontencie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jakby całość harmonogramu, to powinno być rozpisane, dlatego że bez tego nie można, znaczy inaczej, jeśli robimy to na ura, to wychodzi chaos. Ja jestem taki bardzo uporządkowany, ja zawsze radzę porządkować sobie rzeczy, bo wtedy też taka mikrozadaniowość tego jakby programu, ona też pozwala mierzyć efekty na poszczególnych etapach, to a po drugie nie jest też tak, że osoba, która jest nowa na przykład i wchodzi wam do programu social sellingowego, nagle dostaje, wiecie, 100 stron do przeczytania jakiegoś guida, który stworzyliście, jakieś dokumenty do podpisania, nie wiem, service listens agreement między wami, marketingiem, a właśnie social sellerami tak zwanymi i nagle jest takie wow, po prostu wiecie, jakby za dużo. Więc tutaj jakby wam ustalenie tego harmonogramu naprawdę bardzo pomaga. Gdzie? To są kanały też dotarcia, czyli w jakich mediach społecznościowych na przykład chcemy docierać do naszych klientów. Ale znowu, bez porządnego researchu, tak jak mówiłem na samym początku, bez określenia kto i co, nie będziecie wiedzieć też, gdzie jest wasza grupa docelowa. Tutaj nie chodzi o to, żeby być wszędzie, bo znów, ja ponarzekam sobie na polskie marki, w ogóle na marki globalne. Wiecie, często mówi się, wow, TikTok, bądźmy na TikToku na przykład. Ale po co mamy być na TikToku, jak tam nie ma naszej grupy docelowej? Jak nie ma pomysłu na komunikację? Jakby zasada jest taka, że jesteśmy i komunikujemy się tam, gdzie jest nasza grupa docelowa. Jak sprawdzić, gdzie jest nasza grupa docelowa? Jeśli znacie narzędzia typu Brand24, Unamo, SentiOne, możecie sprawdzić, gdzie toczy się dyskusja na temat, nie wiem, kategorii produktów, którą oferujecie, segmentu usług, które robicie, na tematy, na które piszecie. I to też wam daje takie rozeznanie, gdzie na przykład ludzie najbardziej o tym dyskutują, bo też można to podzielić per kanał, można zobaczyć, jak te kanały, one działają tak naprawdę, jeśli chodzi o dyskusję. Kto tam jeszcze dyskutuje na to? Jakie inne marki? Więc też jakby tutaj jakby skuteczność tego programu, który będziecie wdrażać, mam nadzieję, zależy też od tego, które kanały dotarcia dobierzecie, a jeśli dobierzecie je skutecznie, bo tam jest wasza grupa docelowa, to jakby jest większa szansa na sukces niż pisanie nie w próżnię totalnie, jakby publikowanie treści, czy próbę networkingu, jakby jeśli tam nikogo, kto może kupić nasze produkty czy usługi, nie ma. Kolejnym wskaźnikiem, znaczy kolejnym pytaniem, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć przy budowie takiej strategii, jest ile, czyli określić sobie metryki i to, jak te wyniki będziemy mierzyć, ja też do tego jeszcze trochę wrócę, ale też określić cel, jaki mamy. Czy naszym celem jest pozyskiwanie leadów? Czy naszym celem jest na przykład pozyskanie już płacących klientów z tego? Czy ile tych leadów mamy pozyskać? Bo też od tego, jak dobierzemy cel, będą zależeć KPI-e i wtedy ten cel możemy rozliczać różnymi KPI-ami. Więc też staramy się, żeby nasze cele były oczywiście policzalne i mądre i jakby możliwe do zrealizowania. Ale jeśli wiemy, że nasza firma potrzebuje na przykład 10 klientów, żeby przetrwać trudny czas i to musimy pozyskać 10 nowych klientów, no to wiemy, że na przykład z wcześniejszych procesów wychodzi na to, że musimy pozyskać jakieś 1000, nie wiem, leadów na przykład, bo mamy taką konwersję, że tam 10 i 10, nie? Albo tam, nie wiem, 10 i 5, czyli że więcej tego, nie? Ale że musimy tyle i tyle leadów pozyskać. Więc wtedy możemy to trochę jakby przetłumaczyć na język social mediów, ale też dobrać takie działania, które pomogą nam te leady na przykład pozyskać, żebyśmy mogli skonwertować na tych płacących klientów. Czyli na przykład wtedy, nie wiem, wypuszczamy e-booka, robimy reklamę, robimy landing page, robimy webinar, sprzedawcy jakby piszą wiadomości prywatne codziennie, zapraszając jakby do zapisów i tak dalej. Możemy dobrać te działania, które będą najbardziej konwertowały, ale także najbardziej realizowały nam ten cel w social media. To jest ważne, żeby określić, co my chcemy i jak my chcemy i ile tego chcemy, czyli dokąd tak naprawdę pupciamy. I jak? Czyli to jest też wzajemne oddziaływanie między różnymi innymi kanałami, także kanałami, przede wszystkim kanałami sprzedażowymi, czyli ten proces, o którym mówiłem. I wiecie, LinkedIn może być oddzielnym procesem, ale może być też częścią większego procesu, który macie w firmie.
to wcale nie musi być tak, że LinkedIn musi służyć do sprzedaży, w sensie do domykania deali. On może służyć na przykład do pozyskiwania leadów, on może służyć do tego, żeby pozyskiwać kontakty do osób, które mogą być zainteresowane waszymi produktami lub usługami, bo na przykład kiedy się networkujecie z kimś, ktoś was dodaje do sieci kontaktów i wchodzicie na jego profil, to tam znajdziecie dane kontaktowe. Albo możecie poprosić o nie w prywatnej wiadomości, jeśli chcecie umówić się z taką osobą na telefon. Czy jeśli chcecie pozyskiwać leady, to na przykład zapraszać waszą grupę docelową na webinary, czy nie wiem, czy do pobrania e-booka, czy przesyłać na stronę, gdzie jest formularz, nie wiem, zapisem na newsletter i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nieskończenie wiele możliwości przed wami, ogranicza was tylko kreatywność tak naprawdę, jeśli chodzi o LinkedIn. Natomiast mówię, no to jest to, jak ten LinkedIn ma też oddziaływać z innymi kanałami sprzedaży. Czy my na przykład, nie wiem, poznajemy kogoś na konferencji online, potem dodajemy na LinkedInie, potem dzwonimy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak to wzajemnie na siebie wpływa i kiedy my jakby poszczególne rzeczy wykonujemy. I to są bardzo, bardzo, bardzo ważne jakby rzeczy, żeby te strategie mieć, żeby mieć ten pomysł na to, jak ten social selling powinien wyglądać. Kolejna rzecz to jest szkolenie pracowników. Bo ja zawsze powtarzam, że wiecie, młotek to jest proste narzędzie, ale nie każdy, na przykład ja nie umiem wbić nim gwoździa w ścianę, bo ja zawsze się uderzę w palec i ja się tego nie wstydzę. Więc żeby też wasi pracownicy umieli w ten social selling, to też muszą być przeszkoleni, bo w ogóle takie ciekawe statystyki, nie? Po pierwsze 22 prawie procent sprzedawców nie używa social mediów w ogóle. Prawie 20% nie używa ich, bo nie widzą wartości, a 45% według badań Salesforce'a po prostu nie rozumie, na czym social media polegają. No bo wiadomo, to nigdy nie było zadanie sprzedawcy, teraz jest. Więc marketing powinien przetłumaczyć sprzedaży, jak to zrobić, albo przeszkolić tego pracownika sprzedaży skorzystania z mediów społecznościowych, z etykiety, z tego, jak zbudować profil, jak ten profil wypełnić, jak robić social networking, dlaczego cold calling to nie jest technika, którą można przekładać na, czy cold mailing na, wiecie, na komunikację w social media, bo ona może się wydawać użytkownikom spamerska po prostu. Dodatkowo według badań LinkedIna też tych samych, ci sami sprzedawcy, którzy mówią, że nie wierzą, znaczy w sensie nie rozumieją tych social mediów, wierzą, że ich rola się zmieni w ciągu następnych kilku lat. Że jakby może nie być, że powtarzam, że w ogóle można zlikwidować sprzedaż, marketing, komunikację, znaczy sprzedaż, marketing i zrobić, i nie wiem, public relations i zrobić po prostu jeden dział w firmie, który nazywa się komunikacja. I wtedy wszyscy są szczęśliwi, każdy ma jakąś tam poletko do, czy proces jakby do ogarnięcia sprzedażowy, półsprzedażowy, grupy docelowe, jakby to też działa. Natomiast no, jak się zmieni ta rola, nie wiemy. Natomiast jakby sprzedawcy wierzą, że się zmieni, ale nadal nie rozumieją na przykład mediów społecznościowych, czyli kanału, który jest im bardzo potrzebny, żeby dzisiaj docierać do potencjalnego klienta. Mówimy o tych zasobach, które musimy mieć przed tym, kiedy rozpoczniemy w ogóle robienie programu social sellingowego. I takim ważnym aspektem, moim zdaniem, też działań, które pomagają zabezpieczyć firmę trochę przez wpadką wizerunkową, ale także będą trochę guidelinesami dla takim przewodnikiem, dla pracownika, jak z tych mediów społecznościowych korzystać, zwłaszcza jeśli pracownik nie jest jakby netizenem urodzonym, nie jest native'em, jeśli chodzi o ten język cyfrowy. To jest social media policy, którego też wiele firm nie ma, bo social media policy ma raptem niecałe 10% firm w Polsce. Nie wiem, czy wiecie. Social media policy to jest taki zbiór reguł i zasad komunikacji w mediach społecznościowych dotyczących naszych pracowników. Więc w momencie, kiedy my te social media policy mamy opracowane, my dzięki temu możemy prościej i łatwiej kontrolować rozmowę, ale także dajemy narzędzie naszym sprzedawcom czy osobom, które pomagają nam social selling robić, do tego, żeby komunikowali się sprawnie i poprawnie. I nie zawalali, bo wiecie, ja zawsze przypominam na każdym szkoleniu, na każdym webinarze będę przypominał ten kryzys, bo był to chyba największy kryzys LinkedInowy w Polsce do tej pory. A propos Piotra Zalewskiego i pana Marcina Anteckiego z pana Sonika,
Piotr Zalewski chciał oddać studentkę germanistyki z wpływem niemieckim i angielskim odpowiedzialną i sumienną. Boże, jakby to LinkedIn to nie jest targ niewolników, jakby tam wiecie, z IX wieku naszej ery. A pan Marcin Antecki, seksistowca, zapytał się, czy jakby dobrze się, no widzicie zresztą na screenie, no jest przed 22, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby powiedzieć takie słowo, no ale wiecie, i to jest autentyk, to nie jest coś, co zostało wymyślone. To jest duży kryzys, który miał Panasonic, który wpłynął na ich rekrutację, na ich sprzedaż i na ich wizerunek, no i ponieważ, i wiecie, i wygenerował miliony tak naprawdę, no przesadzam, ale kilkadziesiąt zmianek w polskich mediach i rozpoczął dyskusję o seksizmie na portalach zawodowych, właśnie takich jak LinkedIn, więc jakby to social media policy, ono pomaga też pracownikom uchronić się trochę przed takimi kryzysami, bo to nie tylko jakby godzi w dobre imię firmy, ale zapominamy też, że jakby nasi pracownicy są ludźmi i czasem nie wychodzi, no. I to ich też broni przed tym, żeby nie musieli kont usuwać jakby całościowo, tak jak pan Marcin musiał. I jak to już mamy i też opracowaliśmy sobie tą strategię, to szczególny nacisk powinniśmy postawić na proces. Bo wiecie, jakby ja jestem fanem procesów, natomiast naprawdę sprzedaż jest procesem powtarzalnym, jak nie ma procesu, to nie ma sprzedaży. Może jakby chcecie być farmerami, może hunterami, może snajperami w tym całym procesie i tak możecie sobie dzielić zespół, czy na przykład na kogoś, kto poluje lida i go ustrzela, potem daje farmerowi do tego, żeby farmer go tam sobie obrabiał, albo są tacy sprzedawcy, którzy dłużej ten proces mają, na tyle zaplanowany. Możemy też jakby korzystać ze strategii snajpera, czyli w bardzo dokładnym targetowaniu, które też LinkedIn nam ułatwia, dzięki rozwiązaniu takiemu jak Sales Navigator, gdzie możemy wybrać, kto kiedy zmienił pracę, czyli na przykład możemy wtedy przefiltrować sobie daną branżę po osobach, które na przykład przyszły na stanowisko dyrektora wcześniej, nie później niż pół roku temu. Bo wiadomo jest, że jeśli znamy się trochę na psychologii sprzedaży, a w social mediach i w social sellingu trzeba na psychologii sprzedaży się trochę znać, żeby ustawiać sobie reguły na przykład, żeby wyszukiwać te kontakty, żeby robić reklamę dobrą, więc też dobrze jest, kiedy marketing ze sprzedażą współpracuje. Ale wiemy na przykład z psychologii sprzedaży, że osoba, która przychodzi jako nowa do firmy i jeszcze się tam nie zasiedzi 12 lat, jest częściej bardziej skora do zmiany dostawcy, do wypróbowania nowych rzeczy, niż osoba, która już w tej firmie siedzi po prostu x lat, dlatego że nowa osoba, ona chce się jeszcze wykazać i pokazać, że wow, zobaczcie, zatrudniliście mnie i teraz ja wam podniosę efektywność dzięki temu, że zmieniłem narzędzie, oszczędziłem kasę i w ogóle jest super. Więc ten proces i podział ról powinien być. Możemy podzielić nasz zespół na różne osoby. Możemy nazywać ich farmerami, hunterami, snajperami. Możemy też nazywać ich growth managerami, czyli osobami, które nie wiem, są dowodzącymi zespołami sprzedażowymi, mniejszymi bądź większymi, podzielonymi na przykład na, nie wiem, branże czy segmenty, które zajmują się, nie wiem, marketingiem, budują markę osobistą. To może być social seller, która prowadzi tylko i wyłącznie działania stricte social sellingowe, czyli na przykład ktoś, kto pisze tylko wiadomości na LinkedIn i na przykład przekazuje je potem, jeśli lead wpadnie, wiecie, na LinkedInie, to przekazuje go dalej na przykład do growth managera albo do osoby, która już tą sprzedaż ma domknąć, nie? Czyli do closera, wtedy będziemy o takiej osobie mówić. To może być też outbounder, czyli osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą wychodzącą, ale w kanałach tradycyjnych, czyli na przykład cold mailingiem, cold callingiem, ale w oparciu o dane, które ma dostępne na LinkedIn, które na tym LinkedIn znajdzie. Więc ten podział ról, on jest dość istotny i te role możemy dopasować do procesu, który już mamy w firmie i uwaga, powinniśmy go dopasować do możliwości i umiejętności naszego zespołu sprzedażowego. To znaczy, jeśli nie mamy osób z kompetencjami cyfrowymi, to one nigdy nie będą robić dobrego social sellingu, przykro mi. Ale mogą być outbanderami, mogą korzystać z LinkedIn jako narzędzia do researchu i wtedy robić to, co robią dobrze, czyli na przykład cold mailing i cold calling. Więc LinkedIn jest wtedy w innej części tego procesu. Karolina, zadaj to pytanie proszę, bo to jest dobre pytanie bardzo. Jeśli mogłabyś się przekleić w zakładce pytania, to ja będę wdzięczny i ja
odpowiem na nie na koniec webinaru. Dzięki. Bo to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i ja też miałem o tym mówić. I żeby ten zespół podzielić, żeby on dobrze działał, to też zespół sprzedażowy, przepraszam, coś się przesunęło. Już dobrze jest. Powinien mieć tak zwanego playbooka, czyli znowu to jest taka książka, taki guideline, taki przewodnik po tym, jak to robić, po co to robić, ile dziennie powinniśmy czynności wykonać, czyli na przykład napisać 15 wiadomości, wysłać 15 maili, dodać 20 osób do sieci kontaktów i tak dalej, i tak dalej. W tym playbooku powinno być wszystko opisane, czyli krok po kroku, kto na jakim stanowisku, kto na jakiej roli, którą posiada w naszym zespole sprzedażowym pod kątem social sellingu jakby ma robić. I uwaga, social media policy nie musi być oddzielnym dokumentem. To może być część na przykład takiego większego playbooka. Więc ja polecam wam jakby tworzyć. Też jeśli zaczniecie robić social selling, to niestety w wielu przypadkach profile pozostają wiele do życzenia, jeśli chodzi o sprzedawców, bo sprzedawcy nie zostali wcześniej przeszkoleni albo marketing, przykro mi marketingu to mówić, ja też pracuję w obu działach, marketing i sprzedaż i ja rozumiem potrzeby obu jakby działów, to jest też czasem przekleństwo, ale i błogosławieństwo, ale czasem też pozwala mi na przykład, wiesz, put a blame w dobrą stronę, wiecie, czyli jakby obwinić jakby dobry dział, bo czasem w firmach zdarza się, że marketing zapomni, że te profile powinny wyglądać. Słuchajcie, profile powinny być wspólne, to jest jedno, czyli one powinny mieć te same nakładki profilowe, podobnie wykonane zdjęcia, ale powinny być też dobrze uzupełnione. Zdarza się, że sprzedawcy nie wiedzą jak i sami tego nie potrafią zrobić, a nam też zależy, żeby ten dobry komunikat prosprzedażowy szedł po prostu w świat. Ja wam dzisiaj nie opowiem, jak te profile zbudować, natomiast jakby powiem wam, że to jest ważna czynność, dopracowanie tych profili przed tym, kiedy zaczniemy sprzedaż i networking, dlatego że uwaga, profile bez zdjęcia profilowego, trochę masło maślane brzmi, ale profile bez zdjęcia profilowego mają współczynnik odrzuceń zaproszeń do kontaktów na poziomie 91% w tej chwili na LinkedInie. Ha? Czyli jeśli nie mamy zdjęcia profilowego, to jest duża szansa, że ktoś nas odrzuci jako potencjalny kontakt, więc taki sprzedawca nie będzie mógł poprawiać networkingu. Jeśli profil jest wypełniony chaotycznie, brzydko, to nie będzie więcej wejść. Ludzie nie będą chcieli pisać do takiej osoby. To nie świadczy dobrze o naszej firmie, ani o profesjonalizmie osoby, która jest posiadaczem tego profilu. Kolejna rzecz. Istnieje coś takiego jak LinkedIn SEO. Macie na przykład 20 sprzedawców i nie wiem, którzy sprzedają oprogramowanie IT. I co dalej? Jeśli ktoś pisze hasło programowania IT, wyszukiwarka LinkedIna, wyobraźcie sobie, że waszych 20 sprzedawców wyskakuje na pierwszym miejscu. No to nie ma bata, żeby ktoś się do was nie odezwał, a próbował odezwać się do konkurencji. Po prostu możecie zawładnąć tymi wynikami też LinkedIna. Jest dużo rzeczy w profilu, zarówno tych, które pracują na naszą markę osobistą, na markę osobistą naszego sprzedawcy aktywnie, ale też jest bardzo dużo rzeczy, które mogą pracować pasywnie i o tych rzeczach trzeba pamiętać, zanim my zaczniemy ten social selling robić. Tutaj macie przykłady takich profili. Oczywiście nagranie też dostaniecie z tego webinaru, w sensie ono będzie dostępne na stronie. Nie jest też tak, że social selling można uprawiać bez kontentu. I tutaj znów zadanie marketingu. Marketingu zastanów się, jakie ty masz zasoby i czy jesteś w stanie wesprzeć działu sprzedaży w tworzeniu kontentu. Czy chcesz do tego mieć platformę, zewnętrzne narzędzie, które pomoże ci zarządzać tymi treściami sprzedażowymi, a ułatwi życie na przykład działowi sprzedaży, który ma ten kontent udostępniać, czyli to mogą być zapisy na webinary, to mogą być, wiecie, rzeczy, artykuły z prasy o naszej branży, to co pomoże budować markę osobistą sprzedawcę, ale także będzie zachęcać na przykład klienta potencjalnego do kontaktu. Więc ten kontent musi być, bo kontent to jest paliwo social sellingu, no chyba, że nasz proces tego nie przewiduje, wtedy uwaga, możemy korzystać z LinkedIn tylko do kontaktu albo do researchu, no i idziemy trochę innym procesem, ale jeśli chcemy ten social selling dobrze wykonywać na LinkedInie, to paliwem sprzedażowym są właśnie treści i to nie jest tak, że udostępnienia ze strony firmowej starczą. Jakby pracownik nie może być słupem reklamowym, nie może się zamienić, wiecie, w taki afisz po prostu, który mamy na przystanku i tam nagle się tylko zmienia. Nie, to są te same komunikaty. Tutaj macie na przykład Sherby, nie? Jeśli zobaczycie sobie stronę firmową, a jakby polecenia od pracowników, jak to się zmienia i jak to się przekłada na zapisy na konferencję.
My to, że wolimy korzystać z osób, z usług osób konkretnych, to, że wolimy kontaktować się z osobami konkretnymi i to, że LinkedIn promuje relacje human to human, te międzyludzkie, świadczy też o tym, że dzisiaj strony firmowe mają 8-krotnie mniejsze zasięgi niż ludzie z naszej firmy, więc możemy to wykorzystywać. No i najważniejsze, pomiary KPI i budżet. Ja może zacznę od jednego, od budżetu. To nie jest tak, że jak nie włożymy, to nie wyjmiemy. Można oczywiście wszystko robić bardzo organicznie i wszystko jakby oczywiście wszystko prawie za free. Nadal jakby czasem, nadal jakby kosztem jest nasz czas pracy. Ale też jakby przychodząc do programu social sellingowego, ustalamy budżet, który mamy, ile możemy włożyć na sam początek i zainwestować, na przykład w pracownika, w grafiki, w content, w narzędzia, które możemy wykorzystywać. Bo to nam też pozwoli ustawić, znaczy obliczyć ROI na przykład z takiego programu. Bo wiecie, co jest ciekawe, jakby firmy, z którymi współpracuję na przykład na co dzień, znaczy do tej pory, dopóki nie zaczęły ze mną współpracować, jakby nie potrafiły wyliczyć ROI z social sellingu, a da się i trzeba, no bo jeśli jakby w coś wkładamy pieniądz albo czas pracy, to nawet czas pracy może być naszym kosztem i wtedy pomaga to ROI obliczyć. Więc staramy się, żeby jeszcze to wszystko było mierzalne i policzalne i musimy to robić na bieżąco i tutaj znowu narzędzia dodatkowe mogą nam pomóc, takie jak Sherby, albo nie wiem, Buffer, albo wszystkie inne planery postów, ale także CRM-y, nie? No bo jeśli nie wpisujemy dane do CRM-u, nie znamy pochodzenia leadu, no to trudno, żebyśmy wiedzieli, że na przykład lead pochodzi z LinkedIna i że jakby to LinkedIn nam go załatwi, nie? I wtedy jest trudno jakby tą skuteczność takiego programu social sellingowego w ogóle uznać. I jakby dobrze działający program social sellingowy to jest dobrze naoliwiona machina. To jest x klocków, tak jak wam pokazałem, które muszą się zgadzać, które gdzie wszystko zależy jeden od drugiego i trzeba się zastanowić, jak ona ma działać. I trzeba myśleć o tej sprzedaży jako o powtarzalnym procesie. Czyli jeśli w tym miesiącu naszej sprzedaży udało się jakby 1000 leadów dostarczyć, z czego sprzedali jakby 10 klientów przyszło, no to jakby okej, to za miesiąc, jeśli chcemy mieć 10 nowych, to znów 1000 leadów trzeba im dostarczyć, a jeszcze dodatkowo próbować konwertować. I też dzięki temu będziemy wiedzieć po ocieplaniu czy segmentacji klientów, jak to wychodzi potem w praktyce z tych leadów, które już przyszły, ale sprzedaż to jest proces powtarzalny i tak należy też o tym myśleć, a o programie social sellingowym jako o dobrze naoliwionej maszynie. Wow, i się wyrobiłem w czasie, mamy jeszcze kilka minut na pytania, więc ja zacznę odpowiadać. Więc jeśli macie, to pytajcie. Tutaj jakby ok, czy mogę poprosić jeszcze raz o tytuł książki. Książka nazywa się Anno Utility, How to Sell Smarter i napisał ją Jay Baer. A jakie firmy warto obserwować, które rzeczywiście robią dobrą robotę w zakresie social sellingu? To ja już odpowiadam. Możecie obserwować Saleswise, to jest agencja, Sherby, możecie obserwować Brand24, Prowly, poczekajcie, tak, Senti1, Sprawny Marketing robi bardzo fajnie social selling i też bardzo kontentowo. Możecie obserwować CBRE z branży nieruchomości, Adamet, kto jeszcze? Jak przyjdzie mi coś do głowy, to jeszcze możecie pytać. Ale to są takie firmy, które naprawdę robią to dobrze i tak wiecie, jakby od razu z czubka, z wierzchołka jakby mi przyszły na myśl. Czy otrzymamy nagranie z webinaru i prezentację? Otrzymacie nagranie z webinaru zaraz po tym, jak się skończy i się zarejestrowaliście, dostaniecie linka, prezentacji nie otrzymujecie. Poproszę listę narzędzi do śledzenia aktywności marki. Zanotowałem tylko Brand24. Brand24, Unamo i Senti1, Pawle Zinie.
No i pytanie od Karoliny, to dobre bardzo i jakby na które mogę się trochę rozchodzić. Czy można wykorzystać dane kontaktowe dostępne na linki do call mailingu i tak i nie. W sensie, jeśli je udostępniamy i są widoczne, to trochę tak, natomiast warto jest nadal, jeśli nie wpisujemy tego do bazy, wiecie, jeśli nie wpisujemy tego do bazy naszej, to tak czy siak warto jest zapytać, wiesz co, jakby mam cię na LinkedInie i jakby nie traktować tego, wiecie, jako od razu wiadomość sprzedażową, to na przykład taką półsprzedażową pod tytułem, bo mam ten kontakt z LinkedIn i pytanie, czy mogę wysłać, bardziej w ten sposób zagrać, niż wpisywać od razu, wiecie, do takiej bazy pod tytułem, tu jest nasz produkt i kontaktuje się z państwem. I jeśli, bo cold mailing też można robić dobrze i źle. Więc teoretycznie, żeby wpisać do bazy, musimy mieć to pozwolenie, czyli na przykład do bazy newsletterowej, ale jeśli wysyłamy na przykład wiadomość pod tytułem cześć, wysyłam ci wiadomość na LinkedIn, nie odpisałeś, więc jakby zależy do danych kontaktowych i wysyłam ci maila, to jest też jakby coś innego i tak można, bo wtedy po prostu też nie nadwyrężamy tego zaufania, które mają do nas użytkownicy dodający nas do sieci. Prośba o przedłużenie nas firm, które warto obserwować w zakresie SS, tylko pisz odrobinę wolniej. Nie musicie notować, dostaniecie nagranie z tego webinaru. Będzie można sobie jeszcze raz zanotować, ale powtarzam. Brand24 Senti na Senti One, Prowly, Adamet, CBRE, Fujitsu, Lenovo, Monday PR z agencji, wśród agencji, nie wiem, Saleswise. Też wśród agencji dobrze robią, Sherby oczywiście, więc możecie te firmy sobie posprawdzać. O jakiej tematyce będą kolejne webinary, czyli jakby zbliżamy się do końca. W czwartek webinar o tym, jak zmienił się algorytm treści LinkedIn oraz algorytm wyszukiwań profilu, czyli co wpływa teraz na LinkedIn SEO i o wszystkich zmianach w algorytmach na LinkedInie i o nowościach, więc to jest taki webinar dotyczący kontentu i pozycjonowania profili. We wtorek przyszły webinar dotyczący zarządzania feedem, bronienia się przed niechcianymi sprzedawcami, uwaga, oraz botami, czyli to też będziemy uczyć, jak na przykład przed social spamerami się bronić. A w piątek przyszły już webinar o tym, jak zarządzać i tworzyć program employee advocacy w firmach, także trochę pod kątem social sellingu, ale bardziej pod kątem ambasadorowania, thought leadership, promocji kontentu, promocji firmy i budowy treści, budowy jakby marki firmy, a nie tylko i wyłącznie jakby sprzedaży. Więc zapraszam Was na www.sherby.pl/webinary i tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące naszych spotkań oraz rozpiska i możliwość rejestracji. Jeszcze patrzę na czat. Wolniej, coś z IT, podbijam się do pytania Niny. Sprawy marketing, dostaniecie nagranie. Jakby to też nie jest tak, coś z IT. No ja bym bardzo chciał, naprawdę, słuchajcie, rzucać jakby nazwami firm jakby z każdej branży. Po prostu tak, jak z kapelusza, po prostu magik wyciąga królika, no ale tak to nie działa niestety. Ja też nie z każdą branżą współpracuję, nie każdą branżę znam. Z IT na przykład Lenovo robi to dobrze. Możecie też posprawdzić sobie różne software house'y. Natomiast IT też jest bardzo szerokie, czy chodzi o soft, czy chodzi o, nie wiem, o hardware, jakby co z IT dokładnie. Karolina, dziękuję. Karolina, dziękuję. Mimo tego, poczekajcie. Więc ja bym chciał tak rzucać, ja zaraz będę Wam też dziękował za chwilę. Więc ja chciałbym też rzucać tymi nazwami film, tak wiesz, jak z webina, jak z kapelusza, ale to też musicie dać mi więcej konkretów. Konkrety, kochani, bo branża IT jest szeroka. Jakbym spytał Was o firmy z branży marketingowej, które robią to dobrze, to co byście powiedzieli? No też byście się, ale pytasz o agencje, pytasz o, nie wiem, domy produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja się cieszę, że Wam się też jakby podobało.
podobało. Jeśli macie pytania, możecie mi je zadawać na prywatnie, na LinkedInie. Też pamiętajcie, żeby dodać Sherby do ulubionych i polajkować i followować. Bardzo się cieszę, Karolina, że mimo tego, że na początku tak wołałaś do brzegu, to jednak ten webinar ci się podobał i uważasz, że jest to, że był dobrze zrobiony. Więc jeśli macie pytania, pytajcie na LinkedInie. Ja się będę wylogowywał, bo za chwilę mam szkolenie, które muszę też poprowadzić, więc jeszcze wiecie, tam przerwa, przebiórka, żeby, bo już czuję. Więc tak, mam ze sobą laleczki superbohaterów, dostałem, tu uwaga, to są, panowie, że jestem wege i nie jem McDonald'sa, dzieci znajome kupowały mi Happy Meal i zjadały hamburgerami i oddawały zabawki, więc uważam to za przesłodkie, bo jestem fanem w ogóle superbohaterów i DC i komiksów. Więc jeśli macie pytania, dodawajcie mi na LinkedInie, tam zadawajcie pytania już prywatnie, także o te firmy, które chcecie, żeby wam poszukać, znaleźć i jakby wskazać. Jeśli pamiętajcie, żeby polubić Sherby, zaraz dostaniecie nagranie webinaru. Sprawdźcie też folder spam, uwaga, bo może się okazać, że mail od nas spadnie do folderu spam po tym webinarze, więc też jakby sprawdźcie, nagranie dostajecie, będziecie mogli je sobie odtworzyć, prezentacji nie dostajecie, ale wszystko jest na webinarze i na nagraniu. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, w czwartek. A ja się żegnam i mówię, hej, jestem Wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. No nie wiem, zawsze chciałem to powiedzieć na koniec webinaru, no to powiedziałem. Do widzenia. Miłego wtorku.